Witam w kolejnym filmie. Po bardzo długiej przerwie polecimy dzisiaj z nowego lotniska nowym samolotem. A mianowicie polecimy na pokładzie Polskich Linii Lotniczych LOT Boeing 737 MAX 8 z lotniska w Radomiu. Lotnisko jako bardzo kontrowersyjna inwestycja został oddany w 2023 roku do użytku. Oczywiście widać, że jest bardzo nowoczesny, bardzo czysty. Jednocześnie parking jest bardzo mały, ale sam terminal niczego sobie. Jednak jak widać na filmie, ludzi prawie nie ma. Jednego dnia mamy kilka odlotów i kilka przylotów, a zdarzają się dni, kiedy lotów w ogóle nie ma. To, co się rzuca w oczy, to to, jak mało ludzi jest w obiekcie. Tak puste lotnisko w Polsce bardzo rzadko spotkać. Jest ładnie, schludnie, czysto, utrzymane w czarno-białych barwach. Jak widać, mamy cztery odloty do Tirany, Rzymu, Paryża i jeszcze raz Tirany i przyloty z Tirany, Rzymu i jeszcze raz Tirany. Lotnisko jest bardzo dobrze oznaczone i jest naprawdę, jeszcze raz powtórzę, bardzo ładnie wykonane. Tylko czy na pewno ta inwestycja była potrzebna i czy na pewno uda się pozyskać tak dużo pasażerów, aby lotnisko stało się opłacalne? Mamy stanowisko nadania bagażu Polskich Linii Lotniczych LOT, jednak my, jako że lecimy tylko z bagażem podręcznym, udajemy się bezpośrednio do kontroli bezpieczeństwa. Musimy przejść przez sklep wolnocłowy. Na terenie terminalu mamy dwa sklepy wolnocłowe, restaurację i kawiarnię. To, na co warto zwrócić uwagę, to na małą ilość miejsc do siedzenia. Jeszcze raz powtórzę, czystość i jakość obsługi na tym lotnisku bardzo na plus. Lecimy Boeingiem SPLVD Polskich Linii Lotniczych LOT. Samolot ma 5,5 roku. Samolot jest w dość sławnym malowaniu na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dumni z niepodległej. Oczywiście boarding schodami. Po lotnisko w Radomiu jest na tyle małe, że nie ma potrzeby wsiadania do autobusu, tylko przechodzimy płytą z terminala do samolotu. Na przodzie samolotu oczywiście miejsca dla klasy biznes charakteryzują się większą przestrzenią na nogi. I punktualnie kołujemy do pasa startowego w naszą podróż na lotnisko Charlesa de Gaulle w Paryżu. Kabina Boeinga 737 MAX 8 Polskich Linii Lotniczych LOT jest utrzymana bardzo dobrze. Jest czyściutka, mamy bardzo dużo miejsca na nogi. Przed nami znajduje się rozkładany stolik. Niezbyt duży, ale wystarczający. Mamy oczywiście trochę papierów, czyli informacje o rozrywce pokładowej dostępnej na naszych urządzeniach. Oczywiście instrukcje bezpieczeństwa. A także menu Skybar oraz magazyn pokładowy. Jak widać, nawet magazyny czy instrukcje bezpieczeństwa są niezniszczone, nowiutkie, w bardzo dobrym stanie. Przed sobą mamy też małą siateczkę, a nad głową standardową nawiew klimatyzacji i lampkę. Obsługa serwuje drobny poczęstunek, mamy jagodziankę i napój do wyboru, wodę gazowaną, niegazowaną, kawę oraz herbatę. Wszystko jak najbardziej smaczne. Łazienka jest czyściutka, duża. Po raz kolejny widać, że Boeing 737 MAX 8 LOT-u nie jest zbyt wyeksploatowanym samolotem. Wszystko jest w najlepszym porządku i jak najbardziej na plus dla narodowego przewoźnika.
i widzimy, jak wygląda system rozrywki pokładowej, który możemy uzyskać po połączeniu się z pokładowym Wi-Fi na naszym urządzeniu. Mamy dostępnych kilka filmów i seriali. Do tego magazyn pokładowy w wersji elektronicznej. Oczywiście menu Skybar na telefonie, jeżeli przy naszym fotelu nie znajdowałoby się takowe. I informacje o destynacjach polskich linii lotniczych LOT. To, co zdecydowanie jest wadą, to brak mapy, która pomogłaby zorientować się w przestrzeni i byłaby miłym umiejeniem czasu. System oczywiście jest dostępny w wersjach polskim i angielskim. W czasie lądujemy na lotnisku w Paryżu, kilka minut kołujemy do bramki, a następnie rękawem wychodzimy do terminala. Następnie udajemy się na przyloty, gdzie sprawnie wychodzimy do miasta. Podsumowując, lot na pokładzie polskich linii lotniczych LOT Boeingiem 737 MAX 8 był naprawdę bardzo dobrym doświadczeniem. Świetny produkt. Całkiem nowy, czysty, bardzo dobrze utrzymany, ładnie wyglądający, może być wizytówką naszego przewoźnika na świecie. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić w porównaniu do Lufthansy czy na przykład Swissa. Mamy bardzo miłą obsługę, całkiem fajny serwis. Tutaj dostajemy jakiś napój, dostajemy jakąś jagodziankę, to naprawdę na plus. W następnym filmie pokażę Boeinga 737-800 polskich linii lotniczych LOT, bardzo starą, bardzo brudną maszynę, która nigdy nie powinna się w tym stanie, moim zdaniem, znaleźć w powietrzu, ponieważ jest antyreklamą dla polskiego przewoźnika. Ale to wszystko już w następnym filmie, na który serdecznie zapraszam.